kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Jan Józef od Krzyża. W malutkim kościółku stojącym na wzgórzu pod Neapolem ścisk wielki i tłok. Tłumy ludu od samego rana oczekiwały na nabożeństwo, bo zapowiadała się uroczystość nie lada. Sędziwy, świątobliwy Jan Józef od Krzyża, pobożny, słynący cudami zakonnik klasztoru świętej Łucji w Neapolu, ma wziąć udział w tym nabożeństwie. Wiadomo było wszystkim, że mimo iż 85 lat sobie liczył, nosił na ciele włosiennicę gwoździami nabijaną i godzinami leżał krzyżem w kościele. Zakołysał się tłum i zrobił drogę, bo oto na wózku, w towarzystwie młodszego braciszka, podjechał świątobliwy starzec pod kościół. Zsadzono go z bryczki. Braciszek podał mu laskę, bez której nie mógł kroku uczynić. Opierając się ciężko na kiju, szedł wolno wśród wzruszonego ludu, skinieniem siwej głowy, odpowiadając na pozdrowienia. Pokornie schylony, oparty na lasce, słuchał ze skupieniem nabożeństwa, w pozycji klęczącej, pomimo swojego wieku. Gdy wstał, by iść z procesją, aureola jasno rozświetliła jego głowę, uduchowiła jego twarz. Patrzącym zdawało się, że błogosławi ich, że prosi dla nich miłosierdzia Bożego, że wzywa ich do wytrwałego i szczerego służenia Bogu i Matce Najświętszej. Skupili się ludzie wokół świętego starca. Każdy chciał otrzeć się o niego. W tym tłoku i ścisku zginęła mu laska, bez której nie mógł się obyć. Stanął na krużganku i czekał, aż tłum się przesunie koło niego i rozejdzie. Zauważono brak laski. Ten i ów rzucił się do szukania, ale jak odnaleźć cienki kij w kilkutysięcznym tłumie? Uspokójcie się, zwrócił się do szukających. Laska moja bez waszej pomocy wróci do mnie. Ledwo wyrzekł te słowa, a z głębi kościoła ponad głowami ludzi, unosząc się w powietrzu, ukazała się laska i spadła u nóg świętego Jana Józefa.